Na wschodzie niestety demokracja nie wszędzie się jeszcze przyjęła, a historia kapryśna, nieokiełznana, rwąca się z łańcucha rozsądku trwa nadal. Jej trwanie potwierdzają konflikty na Kaukazie, zwłaszcza częściowe zajęcie Gruzji, niepewna sytuacja w mołdawskim Naddniestrzu oraz wciąż podejmowane próby destabilizacji Ukrainy, w tym aneksja Krymu. Jesteśmy w obliczu bardzo poważnego wyzwania związanego z kryzysem wokół Ukrainy i na Ukrainie. Siłą rzeczy więc zrozumiałe jest, że w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych ogromną część zajęły omówienie relacji z Ukrainą, czy działań na rzecz Ukrainy, ale także omówienie polityki rosyjskiej i naszego stosunku do tej polityki. Mamy jednak również w tym roku szczególną okoliczność, jaką jest 25-lecie odzyskania wolności, 15-lecie członkostwa w NATO i 10-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego z jednej strony z ogromną satysfakcją przyjmuję i odnotowuję mocne, ważne słowa dotyczące polskiego zaangażowania w kontynuowanie procesu pogłębionej integracji europejskiej, aż po strefę euro. Oczywiście chciałoby się tutaj usłyszeć jakieś postawienie kropki nad i, jeśli chodzi o stanowisko rządu w tej kwestii ważnej, wartej dzisiaj zastanowienia, wartej spokojnej dyskusji, koniecznej po wyborach parlamentarnych do podjęcia decyzji. Decyzji niełatwej, wyboru, czy też może rozważenia kwestii, jak daleko jesteśmy skłonni się angażować, aby w ramach integrującej się Europy szukać swoich szans gospodarczych, politycznych, a także swojego bezpieczeństwa, nie tylko ekonomicznego. To jest ważne pytanie dotyczące także roli Polski w postępującej integracji europejskiej, pozycji Polski w ramach Unii Europejskiej, więc odnotowuję słowa ministra spraw zagranicznych z satysfakcją. Myślę, że jednak to 25-lecie wolności i te wielkie sukcesy polskiej polityki zagranicznej, jakim było członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, mogłyby skłonić do większego podzielenia się, tak powiem, sukcesem. Aczkolwiek zrozumiałe jest, że minister mówi o tym, co sam dzisiaj robi. Myślę, że to jest jakieś wyzwanie na przyszłość, aby właśnie wszystkie środowiska polityczne, wszyscy byli prezydenci, byli premierzy, byli ministrowie spraw zagranicznych, poczuli również tą wagę wspólnoty sukcesu Polski, polskiej polityki zagranicznej przez całe 25 lat wolności. To, co jest istotne i warte podkreślenia, to myślę, że dobre przesunięcie akcentów z kolejnych wystąpień omawiających polską politykę zagraniczną na kwestie bezpośrednich relacji i powiązań pomiędzy dyplomacją a sferą działań, tak powiem, na rzecz rozwoju gospodarczego. To jest ważne, to znaczy, że Polska konsekwentnie stara się dołączyć do takich pragmatycznych zasad, które przyświecają polityce zagranicznej krajów o ustabilizowanej demokracji i o dobrym rozwoju ekonomicznym. Cieszę się, że te akcenty dzisiaj nabierają na znaczenia, bo staram się konsekwentnie od początku mojej prezydentury ten aspekt właśnie w relacjach politycznych w sposób szczególny wydobywać i rozwijać. Cieszę się również z tego, że wyraźnie widać docenienie tych szans, przed którymi, które Polska zdołała uchwycić w porę, na przykład w ramach rynków rozwijających się azjatyckich, mam na myśli ocenę rynku chińskiego, Korei Południowej czy arabskiego rynku, była mowa o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przypomnę, że to są wszystkie trzy kraje, gdzie odbyłem istotne, ważne z punktu widzenia właśnie rozwoju gospodarczego wizyty, kontakty, które będą kontynuowane. To, czego trochę zabrakło, to według mnie podkreślenia szczególnej roli Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że
to jest zarówno kwestia obecnego bezpieczeństwa Europy, także i Polski, to jest także rola w ramach NATO, ale to jest przede wszystkim ważne z punktu widzenia perspektywy integrowania się całego obszaru świata zachodniego. No, to jest wielka perspektywa zbliżenia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, tworzenie wspólnoty politycznej, ekonomicznej, obejmującej również całość świata zachodniego poprzez przekroczenie tej bariery Atlantyku. W sumie więc myślę, że to wystąpienie jest potwierdzeniem słuszności linii państwa polskiego, potwierdzeniem także tego, że generalnie w obszarze polityki zagranicznej potrafiliśmy w porę przez wiele, wiele lat uchwycić jakby polskie szanse i dzisiaj widać tego pozytywne efekty.